chwili dołącza tam do ciebie Mateusz. Mateusz, jesteś tam? Tak, jestem. Sprawdź teraz, czy to jest naprawdę Halinka. Tak, to i oczy. Okej. A teraz Mateusz, porozglądaj się, czy już tam bez zaproszenia ktoś się kręci. Jakieś istoty, na razie nie rozróżniamy, jakie to są, czy w ogóle ktoś tam jest, kręci się, obserwuje. Nie widzę nikogo. Okej. To teraz tam zapraszam naszych opiekunów, czyli Mateusz, Ela dla ciebie, dla mnie, Elena. I zapraszam opiekuna Halinki, opiekuna ze strony światła, jej wyższą świadomość. Zjawił się ktoś? Nie widzę. A nasi są? Są. Okej. Widocznie będzie mógł się pojawić ten opiekun trochę później. Ja widzę, że jest. No nie pytałem, ale dobrze, że się odezwałaś. Choć wbrew regulaminowi, kogo widzisz? Przyszedł starzec. Najpierw pojawił się mój jednorożec, a potem przyszedł starzec. W długiej szacie, z długą brodą, długie siwe włosy. Może zapraszam go, żeby usiadł tam gdzieś obok tego stołu, a ty, Mateusz, widzisz go? Nie, wiem, że... Policzę do trzech i go zobaczysz. Uruchamiasz swój wzrok. Jeden, dwa, trzy. Już. Jest. A ty jak go widzisz? Roda, taki... Mi druida przypomina. Tak. Okej. Dobrze, ja się do niego zwracam. Mój drogi, kim ty jesteś w stosunku do naszej Halinki? Staram się pomagać. Od kiedy pomagasz Halinie? Wiele jej żyć wcześniej. A czy Halina, dusza Haliny, wiedziała o tym, że kiedyś ty wiele żyć wcześniej, że ty jesteś i się nią opiekujesz? Czy twoje pytanie brzmi, czy we wcześniejszych życiach miała świadomość tego? Tak. Przeczucie miała dość często, ale świadomość to za dużo powiedziane. To było silne przeczucie. Okej, w porządku. Czy ty wiesz, w jakiej sprawie nas Halinka poprosiła o tą sesję? Nie wiem. No to coś tam nie za bardzo się opiekujesz tą Halinką, ale zaraz wyjaśnimy sprawę. Najpierw pozwolisz, że cię sprawdzimy, kim ty jesteś. Może najpierw ty opowiedz, kim ty jesteś. Opiekunem to wiemy, ale tak swoją rolę, jaką masz, czym się zajmujesz, oprócz tego, że opiekujesz się Haliną. Jakie siły reprezentujesz? Jest dość względne, ale jestem dobry. Aha. No, w każdym razie pozytywnie działam. Nie twierdzę, że nie zdarza mi się, nie zdarzają mi się
troszeczkę nieczyste uczynki, ale robię to tylko i wyłącznie po to, aby osiągnąć pozytywny i dobry cel. Na razie wierzę ci na wiarę, ale po kolei będę to sprawdzał, czy to jest naprawdę tak, jak mówisz. I teraz Mateusz, popatrz temu druidowi głęboko w oczy. Tylko, że on ma siłę. No i dobrze, że ma siłę. Niemniej musi pokazać oczy, bo jesteśmy w polu energetycznym Haliny. On... Jest pozytywny. Opisz te oczy. Piękne jak... jasno-błękitne, błękitna woda w strumyku, czyściutka taka. Czuć dobro. To jeszcze dotknij jego serca. No. No i to tak... To jest... olbrzymia część dobra, ale to nie jest stuprocentowe dobro. Tak jakby zdarzały się jakieś nieczyste posunięcia, ale może to chodzi o to, że robi coś niezupełnie dobrego po to, tak jak wcześniej mówiłem, żeby osiągnąć dobry cel. Dobrze. Na razie przyjmuję to wyjaśnienie. A Halinka, teraz ty dotknij jego serca i powiedz nam, co odczuwasz. Jakie odczucia takie wewnętrzne wibrują w twoją stronę od niego? Alina? Tak, tak. Właśnie to badam. Tak. Nie wiem, tak. Nie mam złych odczuć. To jest jakieś takie, jakbym się połączyła z czymś, co kiedyś znałam. Ja się go zapytam. Powiedz mi, będę cię nazywał druid. W jakich okolicznościach i kiedy te odczucia Haliny, o których teraz wspomina, te jakby zaczęły się. Kiedy te jakby poczuła, że jesteś? W jakiej okazji, w jakim wcieleniu? Ponad 1000 lat temu. Kim wtedy była Halina? Merowingiem. Merowing. Coś mi... Coś słyszę. Co to znaczy Merowing? Kto jest, co nazwa... Czego? Co to znaczy? Bo ja jestem kiepski w tym. Lud. Żyliśmy w Europa, nazywacie to teraz. Niemcy, mu tak te obszary nazywacie. Byliśmy silni. Chcesz wiedzieć więcej, mówić więcej? Tak, bardzo proszę, rozszerz tę tematykę. Ja się byłem dzieckiem, kiedy Karol Młot w Rzymie zostawał cesarzem. Tak. Gdy dorosłem,
Razem z Pelpinem walczyliśmy o władzę. Jasne. Przepraszam na momencik, Mateusz. Odsuń troszkę mikrofon od siebie, bo przeszkadza. Teraz lepiej. Jeszcze coś trzeszczy. Jak mówisz? Mów coś. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Jest ciszej, ale ja sobie tutaj pogłoszę. Dobrze, i dalej, niech ten o tych walkach Karola Młota. Żeśmy z Pelpinem Kilardyka zrzucili z tronu. Tak. On stał się królem. Zapoczątkował dynastię Karolingów. Tak. Mam rozumieć, czy mogę zrozumieć, że nasza obecna klientka Halina kiedyś właśnie była, przypomnij, Karolem Młotem? Nie, on Helmurem. Co to kiedyś znaczy? Imię. Ona, tak, gdy Karol Młot rządził, ona, on. Tak. Dorastał. Tak. Później stracił władzę na rzecz Pelpina, a ona już wtedy była dorosła i pomagała Pelpinowi w zdobyciu i w utrzymaniu władzy. To teraz chcę porozmawiać właśnie z tym mężczyzną, chłopcem. Mówiliście, że to Helmur, czy tak, dobrze? Dokładnie. Helmur, słyszysz mnie? Słyszę. Powiedz mi, jaką funkcję pełnisz tam w tym obozie Pelpina i w ogóle w tym stronnictwie i w tej sytuacji? Czym się konkretnie zajmujesz? Dowodzę z sporym oddziałem tarczowników. Aha, czyli byłeś wojem, tak? Rycerzem? Tak, Pelpin nie cenił, on czasami się mnie radził. Starał się, żeby nikt tego nie wiedział, ale słuchał moich opinii. To teraz się zwracam do naszej obecnej Haliny. Przypomniała ci się tamta sytuacja, przynajmniej ją widzisz i rozumiesz, kim byłaś wtedy? Rozumiem, nie przypomniałam sobie tego, ale rozumiem. No, jeśli tego, to ja będę rozmawiał z tym Helmurem. Zbliża się już niedługo twoja śmierć. Powiedz mi, z jakiego powodu umrzesz? Czy na skutek choroby, czy zginąłeś w walce jakiej, czy ze starości? Jak to tam było? Wyruszyliśmy na Longobardów. No i? Italia. Tak, no i co się stało? Tam maszerowaliśmy przez lasy. One były strasznie gęste. Tak. Od czasu do czasu nasze oddziały były szarpane przez nie wiemy kogo. Oni ostrzeliwali nas z łuków, kilku zadźgali i niknęli w gąszczu. Tak. Mnie też trafili. Dostałem w klatkę piersiową.
i rozkazałem moim, żeby ruszyli szukać kogoś, kto leczy. Tak. Przyprowadzili druida. Aha. I co? On miał... Najpierw wyciągnął jakieś zawiniątko, położył mi na klatce piersiowej, zaczął coś mówić bardzo cicho. I tak jakby ból trochę odszedł, poczułem się lepiej. Okej. Okay. Ale on powiedział, że on musi szukać roślin. Powiedziałem, że wyślę ludzi, on, że oni nie będą wiedzieli, co to. To powiedziałem, że wyślę z nim ludzi, on się zgodził. Pojechali ileś go, nie wiem ile ich nie było, bo przytomność straciłem. Gdy wrócili mnie, pęki różnych chaszczy jakichś, kwiatków, nie wiem co to było. Tak. Było rozpalił ognisko, miał kociołek, wrzucił to do środka. Gotował, później tak robił, że ta ciecz odparowywała i został się taki, taka gęsta zupa, coś takiego. Tak. On w tym maczał kawałek płótna i to tak bolało strasznie. Wziął kawałek takiego... nie wiem, patyka czy czegoś takiego, owinął tym płótnem i wepchnął mi w tą ranę na chwilę to zrobił. Tak. Zakręcił i wyciągnął. Później tak. Następny kawałek płótna przyłożył w to miejsce. Ale że ja straciłem przytomność po chwili, jak on to zrobił. Tak. Gdy się obudziłem, tak nie bolało mnie tak. No. Jakbym gorączki nie miał takiej, umysł był czystszy. Okej. Okay. Nie miałem omamów, nie wydawały mi się różne rzeczy. I kazałem go wezwać. Po chwili przyszli słudzy i mówią, że nie można go znaleźć. Ja mówię, jak nie można? Ślijcie ludzi, żeby go odszukać. Muszę odwdzięczyć się. Oddział ledwo przekroczył granicę obozu i zawrócili. On był bardzo blisko, zbierał jakieś rośliny. Tak. Zabrali go z powrotem do mnie. Ja zacząłem, podziękowałem, powiedziałem, żeby mi służył, żeby był ze mną. On powiedział, że on nie może, że on nie będzie niczyim sługą, że on zostawi kawałek siebie, ale on nie może służyć tylko jednemu, że już zawsze... Rozumiem. Że już zawsze, kiedy coś się będzie działo, to ten kawałek jego pomoże, doradzi, ostrzeże. Ja nie mogłem tego zrozumieć.
Nie szkodzi, ale ja wiem, o co chodzi. Rozumiem. I teraz dokończymy ten twój wątek. Wyzdrowiałeś w tym postrzale? Zwracam się do tego Helmora. Tak, wyzdrowiałem. Czy jeszcze w tamtym wcieleniu, jak byłeś w tym, korzystałeś z pomocy tego druida, tej cząstki druida? On, ta cząstka, ja nie wiem, jak to powiedzieć, tak, ale rok od tego czasu moje przeczucia były bardzo wyraźne i bardzo, bardzo trafne, nadzwyczaj wyraźne i nadzwyczaj trafne. Dwukrotnie sądzę, że uratowało mnie to od śmierci nawet. Tylko, że to ja nie wiem dlaczego, ale ja to zacząłem tracić. To we mnie zanikało. Nie wiedziałem, co zrobić, żeby to odzyskać. Dobrze, robimy stopkratkę na tym punkcie, w tym momencie na linii czasowej. Cofamy się do momentu, kiedy ten Helmur żegna się z tym druidem. No i ta cała rozmowa się odbywa, że ten druid zostawia cząstkę. Do tego momentu się wracamy. Jesteśmy tam? Tak. I ja teraz chcę porozmawiać z tym druidem. Mój drogi, czy to ty, twoja cząstka albo ty cały opiekujesz się tym dawnym Helmurem, a obecną naszą Halinką? Tak jest, tak właśnie jest. No, jesteśmy już tego. I przez wszystkie te następne wcielenia byłeś to jakby świadkiem całej tej ścieżki istnienia tej naszej Haliny od tamtego momentu aż do dzisiaj? Niezupełnie. W różnych wcieleniach ja miałem różne możliwości zarówno działania, jak i obserwacji. Kiedy świadomość wzrastała, ja również rosłem w siłę. To znaczy, kiedy świadomość tej duszy wzrastała? Tak, dokładnie. O to chodzi. No teraz mi powiedz, z obecnej perspektywy, jak oceniasz tą duszę Haliny? Ona idzie w dobrym kierunku, ona dobrze chce, tylko czasami nie wie, w którym iść kierunku. Czasami jej ścieżki się mylą, zatraca je. Ktoś powinien ją odpowiednio pokierować. Wówczas ma wielkie możliwości rozwinięcia się na tyle, że nasz kontakt będzie dość stabilny. No ale jak wiesz, to ona ma dość trudny charakter. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Oprócz tego, że ma trudny charakter, to jeszcze ma paskudne życie w tym wcieleniu. Powiedz no mi, byłeś przy podejmowaniu decyzji o wcieleniu tej duszy do tego aktualnego wcielenia. Byłeś w tej naradzie? Nie brałem w niej udziału, jedynie słyszałem, co się dzieje w
czasie tej narady. Okej, możesz powiedzieć, dlaczego takie, a nie inne wydarzenia były zaplanowane, czy tak jakby kierowane, żeby Halina przechodziła przez te wszystkie traumy. Jaki to ma cel i czego ewentualnie oczekuje się z waszej strony od Haliny? Te niekorzystne sytuacje, one mają na celu, ona może tego nie rozumieć w tej chwili, ale to chodzi o wzmocnienie jej. To, że ona teraz przeżyje coś niemiłego, coś, co uzna, że jest bardzo niedobre dla niej, w przyszłości sprawi, że gdy staną przed nią przeszkody, ona nie będzie się ich obawiała, bo będzie wiedziała, że już przeszła gorsze rzeczy. No to jest takie tłumaczenie, które no, może być prawdziwe. Niemniej na razie nie przynosi ulgi Halinie w jej życiu, w jej istnieniu w ciele. Może powiem wprost. Słuchaj, mój drogi. Czy jest szansa? Szansa jest zawsze, ale jak wielka jest ta szansa, żeby Halina, tak schorowana, nie może się ruszać, to znaczy ledwo się rusza, chodzi prawie w ogóle. Oprócz tego ma bardzo wysoką, no powiedzmy, wagę niepotrzebną. Czy z tego potrafimy tą Halinkę wyciągnąć? Z twoją poradą i pomocą. Tak, ja wyciągnąć pewne aspekty faktycznie znikną, pewne będą słabiej odczuwalne, ale to jeśli chodzi o nią, nie należy brać pod uwagę pojedynczych, konkretnych spraw. Tu chodzi o ogólną energetykę. Gdy jak wam to przekazać? Zbiorcza energia w jej organizmie zostanie podwyższona, to wszystkie te miejsca, te sprawy, do których ona jest przekazywana, również zostaną doenergetyzowane. To trzeba zrobić w ten sposób, iść od góry, nie od tych pojedynczych, dolnych spraw. Tak, to mi powiedz jeszcze, potencjały wskazują, że w jakim procencie ona dojdzie do jakiej takiej sprawności fizycznej. W tej chwili główną bolączką jest to, że ona jest uziemiona, nie może wyjść z domu. Po prostu tego. Czy to wyciągniemy ją z tego? Twoje pytanie, czy ona będzie w stanie wyjść z domu? Tak, no a samodzielnie. Tak, będzie w stanie do sklepu. Podstawowe rzeczy, tak. Usiąść na ławce. Tak. To jest do osiągnięcia. To nastąpi. Okej. Czy ty możesz nam wyjaśnić pewne sprawy, które zaszły już w jej życiu, które w jakiś sposób może rzutują na obecny jej stan taki i psychofizyczny, powiedzmy. Konkretnie. Nie bardzo zrozumiałem, czy ty chcesz mi przedstawić te sprawy,
Czy ja mam je tobie przedstawić? Najpierw powiedz, czy je znasz i czy ewentualnie możemy w tych konkretnych sprawach potrafisz je wyjaśnić. Dlaczego to akurat... z mojej perspektywy to nie są konkrety. To jest... ja widzę bardziej obszary w życiu, w którym następował właśnie wzrost negatywnej energii. Ona inaczej. Wzrost negatywnej energii. Wzrost możliwości działania negatywnej energii. Tak jakby jej możliwości obrony spadały. Nie była w stanie jej odrzucić od siebie. Ale konkretne sprawy, ja tego nie widzę. Wróćmy może po to, żebyś to mógł skomentować. Wróćmy może do momentu, kiedy Halina, będąc jeszcze nastolatką, została po prostu grupowo zgwałcona. Czego ją to cholera miał nauczyć? Kto tam maczał palce w tym? Co za ciemny parant się tam kręcił? Jak? Ja nie mogę o tym mówić. Nie wolno mi tego powiedzieć. To nie jest tak, jak wy myślicie. Wy myślicie... nie, ja nie mogę zacząć. Nie wolno mi. Nie próbujcie na mnie wpływać. Okej. Okay. Muszę szanować to, co... Przede wszystkim kwestia ta, aby o tym nie mówić, to jest związana z jej dobrem. W ogóle nie mówić, bo ja przypuszczałem... Nie chodzi o to, że o samym... chodzi o pytanie, które zadałeś. No dobrze. Bądź z nami i ewentualnie ostrzeż mnie, jeśli będę jakoś błądził w tych moich poszukiwaniach, ale teraz i cofniemy się do momentu, kiedy to wydarzenie miało miejsce, ale zarówno Mateusz, jak i dusza Haliny będą tylko obserwatorami tego, co się będzie działo z ciałem i wokół ciała fizycznego. Policzę od 3 do 1. 3, 2, 1. Już. To jest strach. Wytłumacz, co to znaczy, że to jest strach. Halina jest wystraszona mocno? O to chodzi? To ja jej nie widzę. Ja widzę czysty strach i nic więcej. I w jakiej formie? Bezradność. Żeby uciec. Rozumiem. I teraz jesteś tylko obserwatorem. Dusza Haliny również opuściła swoje ciało i jest obserwatorem. Patrzy to jak na film, na to całe wydarzenie. Ja tego nie widzę. To nie jest to. To nie jest pokazane tak, jakbym w filmie, jakbym przeszłość widział. To nie jest coś takiego. To jest
Jakby się wczuwał w to, co ona przeżywała wtedy, tak? Nie. Jakbym z boku stał i nie widział jej, nie widział ich, tylko bym widział to, co jest w niej, to, co jest w nich. Bo ona jest strach, przerażenie i oni, ja powiedziałem, ja nieźle powiedziałem oni, bo to nie jest tak, to jest też energia. Chęć wyładowania, chęć posiadania władzy nad kimś. Tak dotyczy to tych chłopaków, którzy dokonują tego gwałtu, czy ewentualnie inspiratorów tych chłopaków? O! No tak, ale to wówczas bym jej w ten sposób nie widział. Sądzę, że to raczej, jeśli ja ją widzę w postaci tych emocji, to ich też widzę, to ich widzę w postaci emocji też. Ty możesz widzieć jedno i drugie niezależnie. To jest tak, jakby ona była i oni. Tak. I ją czuję widzę, czuję i widzę i czuję, ale emocje i tak. Ich też widzę i czuję jako emocje. Okej, okay. A ja pytałem o inspiratorów tych gwałcicieli, mówiąc wprost. Kto? Ona w nimi. Oni są na miejscu, oni w nich wkładają to wszystko. Ten popęd. Tak. Oni ich stymulują do tego. To są źli. Mówisz źli, czy to jest jedna zła istota, która zarządza całą tą sprawą, czy jest jakaś grupa ciemnych istot, które po prostu no tak się zabawiają? Trzech złych, mniej więcej o podobnej sile. Oni odczuwają satysfakcję, to ich bawi. Bawi. A przy okazji, czy czerpią jakieś energie z tak, tej sytuacji? Dokładnie. Czerpią energię tak. Od tych gwałcicieli, czy od Haliny również? I z jednej, i z drugiej strony. Któryś z nich jest to jakby silniejszy, to jakby przywódca z tych gwałcicieli? Tak, to prawda jest. Oni, to nie jest tak, że on rozkazuje, ale tak jakby jego zdanie troszeczkę bardziej się liczy. Kiedy on coś powie, to przeważnie ci dwaj pozostali go słuchają. Okej, okay, mówimy o tych ciemnych istotach, czy o tych chłopcach opętanych? O tych ciemnych, którzy ładują tym złem tych chłopców. I teraz się zwracam do duszy Haliny. Halina, obserwujesz to, jak mówiłem, z boku. Jesteś tak jakby, dotyczy to tylko twojego ciała, ale w tej chwili nie jesteś ciałem. I widzisz tych ciemnych, jak oni się zabawiają? Nie. Nie widzę ich. Tak. Ty, Mateusz, ich widzisz oczywiście, tak? Tak. To ja z tym przywódcą sobie pogadam. Ale chcę coś dodać. Tak. Oni są... ja nie wiem, jak to powiedzieć. Niezupełnie w tym świecie.
świecie, coś takiego. Ona może ich nie widzieć. Oni są, ja nie wiem, czy ja użyję dobrego określenia, inny wymiar, inna gęstość, coś takiego. Rozumiem, dobra. No. Tą sytuację oczywiście zawieszamy. To klatka. Natomiast teraz moja takie pytanie. Halina ma jakieś, nie wiem skąd, przez jakieś przekazy, przez jakieś, nie wiem, hipnozy, jakieś tam cudawianki, pyta, czy ona ma jakieś potomstwo w kosmosie. Potomstwo jakieś zhybrydyzowane, czy coś takiego jest prawdą. Jakieś hybrydy w kosmosie, gdzie cząstka Haliny tam gdzieś w nich jest, w tych hybrydach. Szukaj. I czy to akurat może się tak jakby kleić do kupy ta wiedza z tym gwałtem, z tym ewentualnymi hybrydami gdzieś w kosmosie. Znaczy się... Jej cząstka jest. Mówi, że jej cząstka jest w kim? Ja zaraz muszę to ustalić, bo... Tak. To jest jej jest cząstka jej energii, która współpracuje z czymś po to, aby móc w ogóle funkcjonować w miejscu, w którym się znajduje. To jest daleko stąd, blisko znajdują się dość podobne byty, ale oni, te byty, one nie chcą, żeby ktokolwiek ingerował w ich funkcjonowanie. One mają możliwości zakłócania na przykład tego, co ja widzę, po pierwsze. Po drugie, mogą zmieniać, nie wiem jak to nazwać, teleportacją. Czegoś, coś w tym rodzaju, że nagle są w jednym obszarze, a za chwilę są w stanie być naprawdę bardzo daleko. Są dość rozwinięte, dużo bardziej niż my jesteśmy rozwinięci. Wszystko, więcej nie wiem. A czy ta część, która pochodzi od Haliny, w jaki sposób się połączyła z tamtymi bytami? Bo mówi, że część Haliny jest tam. W jaki sposób? Technicznie, sytuacyjnie, jak to się stało, że Halina została tam gdzieś? Jak pozyskała? To było tak, że ułamek jej energii został momentu nie jestem w stanie ustalić, ale to było coś gwałtownego. On został w pewien sposób oddzielony od reszty i on funkcjonował a te byty, one szukały wszelkiego rodzaju energii, które byłyby w stanie funkcjonować, jak również, jak to powiem, w pewien sposób
miały możliwość komunikacji z nimi. Ta komunikacja, ona możliwość tej komunikacji, ona była zawsze. Wypatrzyły to i skorzystały z tej sytuacji. Halina, zaczynasz rozumieć tą sytuację całą, ten splot wszystkich tych okoliczności? Tak. Okej. Okay. Pytanie moje. Mateusz, ty śledź tą sprawę. Czy jest wskazanym, ażeby tą istotę, która jest tam gdzieś, w której jest cząstka Haliny, poprosić tutaj na spotkanie i na taki wywiad, interwiu? Wskazane. Nie jest przeciwwskazany. Okej. Okay. Więc ja zapraszam tą istotę tutaj, w pole energetyczne Haliny. Tak. Witaj. Znasz swoją sytuację, znasz swój rodowód? Znam, wiem, kto jest moim przodkiem. Wiesz, co cię łączy z naszą obecną Haliną? Tak jest. I jakie masz odczucia w związku z tym, że składasz się między innymi z części Haliny? Czuję, odczuwam wdzięczność. Ale jakiegoś przesadnego szacunku i chęci. Gdyby to nie było nic wielkiego, to bym się mógł wdzięczność okazać. Dobrze, porozmawiamy wobec powyższego. Powiedz no mi, przede wszystkim pozwól, że Mateusz zobaczy cię w twojej normalnej formie, w której funkcjonujesz, nie w tej chwili powiedzmy, tylko ty w tym swoim świecie, gdzie w tej chwili przebywasz tak jakby u siebie. Niech Mateusz zobaczy i ma możliwość opisania, jak wyglądasz, jak wygląda twoje najbardziej gęste, jakie masz w ogóle ciało. Rozumiem, że ono jest inne oczywiście niż ludzkie, ale Mateusz zobaczy. Wygląda jak światło, tylko że bardzo dziwnie się zachowuje, bo w centralnej części jest taki okrągły snop, a na boki od niego takie, na boki do góry od niego odchodzą takie wąskie, jak gwiazda, coś takiego. No. Jak my tak sobie gwiazdę wyobrażamy. No ja się do niego zwracam. Masz jakieś imię? A co to takiego? Czy wy się porozumiewacie między sobą, wasza rasa, w jakiś sposób zwracają się, chcesz się porozumieć z innym osobnikiem twojej rasy, to jak do siebie mówicie? Jak wzywacie tą rozmowę? Jak inicjujecie tą rozmowę? Nic z tych rzeczy? Za bardzo nie wiem, o czym mówisz. My po prostu wiemy. Aha, czyli po prostu intuicyjnie wiecie wszystko, tak? Co dotyczy was, powiedzmy, w tym zakresie? No chyba tak. To chyba coś takiego, jak mówisz. Powiedz no mi, czy macie moc sprawczą, żeby ewentualnie ingerować w materię. Materię w naszym sensie ziemskim i w materię biologiczną ziemską. Macie taką możliwość? Jak mamy, tylko
nie jest to nieograniczone. Nie jesteśmy w stanie na przykład zmienić jakiejś substancji stałej jej kształtu, ale na przykład skład chemiczny modyfikować bylibyśmy w stanie. A powiedzmy mi, czy macie taką możliwość, taką siłę, żeby na przykład pierwotną cząstkę twoją, którą masz od Haliny, w ramach wdzięczności spowodować, żeby ciało Haliny, w jakimś sensie również cząstka twojego ciała, wyszła z tych swoich fizycznych dolegliwości. Masz taką możliwość? Na pewno jesteśmy w stanie to wspomóc. Nie powiem tak, obiecamy i będzie pstryk i wszystko będzie tak, jak by ona chciała, wy byście chcieli, ale pomóc możemy. To w imieniu Haliny, twojej zresztą cząstki, proszę, zainteresuj się ciałem Haliny. I na energetyką, jesteście... energetyką bardziej. Ona, większość, co u niej występuje, to jest związane z jej energetyką, konsekwencją. Tak, ale może być, dlatego będzie ci łatwiej tak jakby integrować energetykę, żeby nastąpiły pozytywne w naszym ludzkim mniemaniu zmiany. Dokładnie. Powiedz mi, teraz to dziękujemy oczywiście i tak jakby cię zobowiązuję do tego, no nie wiem, trudno ja mieć. Ja będę się starał. Nie mogę zrobić jednokrotnego, dużego zasilenia. Ja będę się starał robić to w bardzo niewielkim stopniu, ale cały czas. Żeby po prostu ona chłonęła i nasiąkała tą energią. Okej, okay. W jej imieniu bardzo dziękuję i dziękuję za te wyjaśnienia i za zainteresowanie. Ja dziękuję. No to na razie się żegnamy. Dobrze. Teraz zwracam się do duszy oczywiście Haliny. Halina, czy ty teraz z obecnego punktu czasu masz jeszcze jakieś traumatyczne wspomnienia, żale odnośnie tego gwałtu, mówiąc wprost? Czy ja nadal czuję żal i to jest dla mnie traumą? Oczywiście, tak jest. Tak. Widzisz. To jest... To nie jest już tak, jak było kiedyś. Ale to nie jest przyjemne. Dobrze. A powiedz mi, co by cię bardziej to jakby uwolniło od tych traum? Czy to, żeby ci sprawcy zrozumieli, że cię bardzo mocno skrzywdzili i w jakiś sposób poprosili o wybaczenie, czy bardziej by cię to jakby wyciągnęło z tych traum twoje własne przebaczenie im? Powiedz, czy może obydwa te warianty równocześnie były najbardziej dla ciebie odpowiednie? Mi się wydaje... Halina niech odpowie, dusza Haliny. Oni mnie nie interesują. No to dobrze. Gdybym ja to... jak to powiedzieć, przerobiła i tak... Ta druga... Tak, żebym ja to była w stanie... Nie wiem... Nie zaakceptować, ale... Ale wybaczyć, po prostu oni byli... W tym sensie oni nie sterowali z własnej inicjatywy. Oni byli
sterowani przez ciemnych. Ewidentnie byli opętani w tym momencie. Sądzę, że jeśli wybaczę, to pomoże mi to. Będę się lepiej czuła. Ja wszystkich, ich było też trzech, tak? Tutaj wzywam. Przed Halinę mają się zjawić i stanąć w odległości 4 metrów od Haliny. Jest, ale oni nie tak... Jakby nie chcieli się zatrzymać. I ja rozkazuję, mają stanąć na baczność. Już. No jest, trzech. Okej. Okay. Alina, widzisz ich? Tak, widzę. Dobrze. I teraz. Alina, ze swojego, z głębi swojego serca powiesz, że rozumiesz, że oni z własnej tej jakby inspiracji zrobili to, co zrobili, to nie z tej właśnie z własnej inspiracji, tylko że byli, może i są do tej pory podpięci pod czarne byty. Powiedz im to. Mówię. Czy sobie zdają z tego sprawę? Mówi. Czy to trafia do nich w jakiś sposób? Oni się jak uczniowie, na których nauczyciel krzyczy. Nie, oni nic nie rozumieją. No i czarno widzę waszą przyszłość, chłopaki. A teraz powoduje, że policzę do trzech i zobaczycie, wy chłopcy, zobaczycie teraz tych, którzy wami sterują. Jeden, dwa, trzy. Oni stoją przed wami. Jak wyglądają ci wasi wodzowie ze strony ciemności? Niezbyt przyjemnie. Oni są przerażeni, jak na nich patrzą. Po to wezwałem tych waszych, te istoty, które wami sterują. Nie mieli świadomości, że ktoś taki mówi im, co mają robić. No ale teraz już wiecie. Możecie wybrnąć z tego, z tej całej sytuacji, jeśli zrozumiecie, coście zrobili, jak wiem, że to z inspiracji tych ciemnych, ale jeśli wyrazicie ubolewanie, bo już rozumiecie, co zrobiliście, ubolewanie z tego, co zrobiliście, do czego byliście tak jakby przymuszani, na początek rozumiecie, coście zrobili? Że to była krzywda wielka dla tej dziewczyny. Tak. Mówią, że tak. To jeśli teraz poprosicie o wybaczenie tej dziewczyny, ona wam wybaczy, ale wy musicie się przed nią ukorzyć, ale to jest dopiero drugi krok. Przeproście szczerze, a ja wam pomogę za chwilę, jeśli szczerze poprosicie o wybaczenie. Dwóch. Przepraszam. Się skulili w sobie. Czyli widać, że to szczerze robią, tak? Sądzę, że to jest szczere. Okej. Okay. A ten herszt, ten synalek, złoty synalek swojego taty? Zawsze myślałem, że jestem najlepszy, najważniejszy, że mi wszystko wolno. No, ale coś ci świta we łbie, że to nie tak? O, nie ma przebaczenia. Wszystko jest do przebaczenia. Chodzi o to, żeby to zrozumieć i mieć bardzo silne
pragnienie uwolnienia się od tego swojego ciemnego opiekuna. Nie za coś takiego. Nie ma przebaczenia już. Nas już nie ma. Ano, to wobec tego. Tym dwóm. Ja dopiero teraz to pojąłem. Ja nie miałem świadomości, co to było. Okej. Okay. I teraz już tym dwóm, którzy już wcześniej zrozumieli swoje błędy, teraz daję, uświadamiam im, że oni rządzą. Oni mają moc kreacji i oni rozkazują tym swoim ciemnym, którzy byli tak jakby do tej pory, którzy sterowali nimi, niech idą w jasną cholerę na zawsze. No właśnie. Okej. A ty, nieszczęśniku, masz taką szansę. Masz taką szansę, że również możesz się uwolnić. No, widzisz to wszystko. Widzisz, że twoi kumple, którymi nawet ty w jakiś sposób sterowałeś, już są czyści. Możesz. To byli. Ja to wymyśliłem. Nie ja, pan. No. Ja jestem najgorszy z nich wszystkich. Dla mnie nie ma przebaczenia. Bzdura! Mi nic nie pomoże. Całe życie mnie ktoś ratował. Robiłem złe rzeczy i zawsze wychodziłem z tego bez żadnej szkody, a teraz nie da się. Może da się, tylko ja nie obiecuję, że to nastąpi w tej chwili, ale jeśli twoja chęć, bo już masz wiedzę, że jest możliwe wyrwanie się, jeśli postanowisz i poprosisz o pomoc swoją jasną część duszy, bo ją masz na pewno również tą jasną część duszy i tą jasną część duszy poprosisz o pomoc w zmianie swojego życia, swoich poglądów, swoich czynów, to na pewno się oczyścisz. I nie trzeba do tego żadnych księży, żadnych spowiedzi, żadnych jakichś tam cudów, nie tego. Szczera prośba o zmianę swojego postępowania i zrozumienie. Zrozumiałeś, co powiedziałem? Czyli muszę chcieć. Bardzo musisz chcieć, ale to bardzo i konsekwentnie do tego dążyć. Znaczy, ja chciałem już dawno, ale ja nie wiedziałem, jak to zrobić. Ja nie wierzyłem w to, że to możliwe. Jeszcze raz ci podpowiem. Zwracaj się do jasnej części swojej duszy, bo każdy człowiek, najgorszy nawet, człowiek ma tą jasną część, tylko ona jest nieaktywna w pewnych momentach. A przez twoją, powiedzmy, skruchę i chęć prośby o pomoc, to się uaktywnia bardziej ta część jasna. I wtedy ma ta jasna część większą możliwość, ma radość z tego, że może działać. Czyli muszę mówić do tego, co dobre we mnie. Oczywiście. A jest coś takiego we mnie? Zapewniam cię w 100%, że każdy człowiek, najgorszy czarny diabeł też ma tą jasną stronę. Tylko, że oni to olewają, że mają jasną. Ale ty masz szansę, bo twoja wiedza wzrosła w tym momencie o wiele, wiele poziomów. No. No. Może jest trochę tego we mnie. Jest. Dobrze. Zostawiam cię z tym, ale skorzystaj z tej nowej wiedzy i z tych nowych możliwości. Na pewno poczujesz się zdecydowanie lepiej. A ty będziesz. Postaram się. Okej. Okay. Halinka, pożegnaj tego ostatniego nieszczęśnika. Niech sobie idzie na taki poziom, w takie sytuacje, które już tak jakby otwierają się przed nim w tej jaśniejszej części istnienia. Odszedł. Okej.
Dobrze, tu mamy jeszcze takie sprawy do wyjaśnienia, zanim zajmiemy się ciałem fizycznym Alinki. Pytanie jest takie. Alina pyta, czy kiedykolwiek w innym życiu była matką mojego męża, Ryszarda. On już nie żyje zresztą. Czy kiedyś w poprzednich wcieleniach łączyły ich relacje tego typu, że była matką tego męża z tego wcielenia? Jakiś bogata rodzina. Mieli pałac. Parę set lat temu to było. Oni nie mogli mieć dzieci. Wzięli dziecko od plepsu. Tak. A później wzięli opiekunkę. To była ona. Ona najpierw dała dziecko, a później się nim opiekowała, ale ona to zrobiła dlatego, bo oni nie mieli co jeść. Gdyby tego nie zrobiła, to dziecko by nie przeżyło tego. A później się nim opiekowała. Kochała jej bardzo, patrzyła jak rośnie. No, powiedz. Aż do dorosłości. Później nigdy nie powiedziała tego. Rozumiem. I która strona i dlaczego na to wcielenie obecne i Haliny, i tego obecnego męża się po prostu, dlaczego oni się spotkali akurat w tym cieleniu i co mieli sobie to jakby dopracować, wyjaśnić, przebaczyć? Pierwsze, że ona oddała dziecko. No ale to powiedzmy, to jest usprawiedliwione. Ale nie, to my to rozumiemy, ale ta to pozostaje nadal. A druga kwestia. W późniejszych latach dziecko piastunka, ona w nędzy była, dziecko nie pomogło, wiedziało to. W jaki sposób się dowiedziało, tak? Na starość, ale nie pomogło. To są chyba jedyne, dość poważne. Zwracam się do Haliny. Halina, ty chcesz się pojednać tak na dobre ze swoim mężem? Tak. No to zapraszamy twojego męża z tamtej strony. Może nie dostać zezwolenia, ale prawdopodobnie dostanie. Bo to dla jego dobra między innymi. Ryszard, zapraszamy. Ale on nie tak blisko, nie jest tutaj, tylko w pewnej odległości. Ryszard, słyszysz mnie? Tak, macha głową, że tak. Czy czujesz się w jakiś sposób winny? Czy boisz się podejść bliżej? On mówi, ja do niego, ja go posłucham, to... No, posłuchaj i powtórz. Dwie sprawy, on odczuwa pewne poczucie winy, a tak. Po drugie, ktoś ważny nie pozwolił na to, żeby on się bardziej zbliżył.
na rozmowę bezpośrednią nie pozwolił. A zobacz, Mateusz, tego, który nie pozwala, to chyba niekoniecznie jest jasna istota. Zobacz tego. To on jest ciemny. Całkiem więcej. Silny, naprawdę. Ryszard, widzisz tego swojego opiekuna, który cię pilnuje nawet tam? Tak, macha głową, że tak. A chcesz się go pozbyć? Tak, macha głową. Jest warunek. To jest możliwe, ale musisz po prostu zrozumieć swoją sytuację. Poprosić swoją małżonkę o wybaczenie wszelkich krzyw, które ewentualnie odczuwała z twojego powodu. Poprosi o wybaczenie, a ona ci oczywiście wybaczy. Już to zrób to teraz. Mówi, ale zaraz ja tak. Posłucham. Tak. Ważne, żeby Halina to usłyszała również, dusza. Wybacz mi za to, jaki byłem. Nie. To nie zawsze byłem ja, czasami często żałowałem moich uczynków. Ktoś mi to podpowiadał. Nie ktoś, tylko ten, który stoi za tobą. No tak. Teraz wiem. Przepraszam. Przepraszam cię za wszystko. Proszę, wybacz mi. Alina, co ty na to? Wybaczam. Szczerze? Z głębi serca. Ryszard, teraz powiedz do tego swojego opiekuna, mimo to, że on do tej pory wydawał się mocny i wielki, powiedz do niego, ma stanąć przed tobą twarzą w twarz. Powiedzie. Stoją. I teraz poczuj, że po tym twoim takim wstępnym oczyszczeniu wraca ci siła i moc o swoim własnym stanowieniu. I powiedz do tego ciemnego, mimo to, że jest wielki i mocny do tej pory w twoich oczach, żeby się zmniejszył o połowę. Masz się zmniejszyć o połowę. No kurczę się. No i widzisz, Ryszard, że wszystko zależy od ciebie. Żadne diabły nie mogą mieć do ciebie dostępu, jeśli na to nie pozwolisz. Oczywiście nieświadomość w jakiś sposób im to umożliwia, tą ingerencję, ale teraz już stałeś się świadomy. I to jakby powiedz mu, że rezygnujesz z jego niechcianego towarzystwa i niech sobie idzie do swojego świata, a ty przechodzisz w stronę jasnej mocy. Nie chcę cię tutaj iść stąd. Roześlij się. A teraz poproś jasną część istnienia, swoją nadduszę jasną, żeby przyszła po ciebie i przeprowadziła cię na taki poziom, gdzie jest to możliwe. Z tego powodu, bo ta twoja świadomość jest taka, powiedzmy, na razie mała, ale on cię weźmie w inny, lepszy świat, jeśli poprosisz. Przyszedł. Anioł przyszedł. Okej, weź no go, przyjacielu, gdzieś mu tam znajdź kątek, kącik, gdzie będzie mógł tak jakby wzrastać w sensie zrozumienia, podnoszenia wibracji i w konsekwencji zacząć pracę dla światłości. Tak, zrobię. Okej. Żegnajcie się. Halina, pożegnaj się. Pomachaj im, niech sobie idą. On też się machał. I jesteś wolna. I od wspomnień, i od żali, wszystko jest okej. Możesz mu nawet świeczkę postawić na grobie, jeśli to jest dla ciebie jakiś ważny symbol. Dobrze. Ja tylko będę mogła wyjść z domu. Dobrze. Teraz ja wzywam wszystkie szczątkowe
świadomości, które jeszcze gdzieś się plączą, Haliny, duszy Haliny, gdzie się plączą po różnych światach, żeby się tutaj skupiły i zobaczymy, co te poszczególne fragmenty mają do powiedzenia. Może nie wszystkie, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Policzę do trzech i wszystkie cząstki Haliny wracają. Jeden, dwa, trzy. Co widać? Ale to są... To są strzępy. To są ułamki. To... Ja nie sądzę, żeby dało się z nich jakieś wnioski wyciągnąć, żeby one nam coś powiedziały. Urywki wydarzeń. Ale bardzo krótkie. Ja się do nich gromadnie zwracam. Powiedzcie mi, czy potrzebujecie jakiejś pomocy ze strony Haliny? Nie, ale to ja tak sobie usłyszałem bardziej, że nie. Że nie? Nie chcecie. Halina, czy ubolewasz nad tym, że gdzieś jakieś fragmenty twojego istnienia gdzieś tam sobie wędrują? Jeżeli czują się z tym dobrze, to niech sobie wędrują. A jeżeli chcą wrócić, to niech wracają. Może któryś wróci. Zobacz, Mateusz. Tak i mam ochotę, to nie, nic się nie stanie. One raczej... Nie wiem, czy ja mogę to tak określić, ale one raczej zadowolone są z tego, że mogą się tak przemieszczać. No dobrze, no to tego, no. Zostawiamy to jak jest. Teraz Mateusz. Niestety mamy bardzo mało czasu, mamy tylko 20 minut. Zrób błyskawiczny skan ciała fizycznego Haliny, czy tam są jakieś części, które nie są jej, które do niej nie należą i jej szkodzą. Rób ten skan. Fizyczny, od głowy. Od głowy i nie rozwlekaj się, nie wyjaśniaj, tylko najpierw to wszystko zlokalizuj i szybko, bo musimy zakończyć. Pierwsze. Tak. Tarczyca. Co tam? Tarczyca jest mechanizm, on wpływa na jej funkcjonowanie, na ogólnie rozkrywa gospodarkę hormonalną w organizmie. Alina, widzisz to świństwo swojej tarczycy? Tak. Wyciągasz to swoimi rękami energetycznymi i kładziesz przed sobą. Tak jest, na białym obrusie. Okej. I to nie działa, wyłączone i nie działa. Leży. Już dalej szukaj. Niżej. Serce, tak. Hybrydy, jeden, dwa, trzy sztuki, one... Ani sterowane programem, tak? Tak jest. One mają wpływ na funkcjonowanie serca. Ono czasami zdarza się, że nie bije stabilnie, równomiernie. No, to też związane z nadwagą. Niemniej, Halina, widzisz to? Tak. Wyciągasz, wyłączasz i tak, wyciągasz. Wyciągnę dartę. Dalej, Mateusz. Niżej. Układ trawienny, jelita i to tam jest sporo, kilkanaście. Hybryd. One ale nie wiem w jaki sposób, w każdym razie zaburzają samo funkcjonowanie jelit. Nie wiem, czy one zwiększają ilość energii zostawionej w organizmie, czy zaburzają jej wchłanianie. Nie widzę tego. Wszystko to wyłączamy i ty, Mateusz, masz wprawę magnes, wszystko to ściągasz. Magnesem jadę. Piętnaście. Okej, wszystko wyciągnąć i tam na ten obrót. Położone. Okej, dalej szukaj.
Heś, w każdym bądź razie tam w rejonach układu rodnego zdarzają się stany zapalne od czasu do... Tam jest niedostatek energetyczny. To trzeba doenergetyzować. Już to robimy. Anna, jesteś z nami? Oczywiście, czekam cały czas. No to się bierzemy za Halinkę. Działamy na ten cały układ rodny. Dostarczamy boskiej energii, która reguluje funkcjonowanie tych obszarów. Gdzie idzie coraz więcej? Tak, faktycznie na początku delikatnie się wchłaniała energia, a z czasem coraz więcej jej jest dostarczanej. Kochani, bo ja jestem, ja nie mam macicy. To się coraz bardziej zwiększa ta ilość tego. Tak. A może to właśnie z tą macicą związane, to się... Bo nie ma macicy. Nie ma macicy, jest wycięta. I właśnie mówię, może to jest z tym związane, że ta energia tak przecieka. Wlatuje nieograniczenie, bo to naprawdę bardzo duże ilości tam idą. Dobrze, przecież macicy nie odbudujemy. Na tym to polega. Coś w rodzaju jakby w próżnię szło, coś takiego. Ale resztę części ciała z tamtej okolicy i te funkcje, które pierwotnie miały, przywracamy do stanu, które nie dokuczają. Tak jest, to zostało już odpowiednio tam doenergetyzowane. Okej. Okay. Cały. Mateusz, szukaj dalej. Czy mam coś w kręgosłupie na dole? Lędźwia. Z tej strony lędźwia. Tam jest, ale to jest... Stop. Alina, nie pytaj. Sama popatrz w swój kręgosłup. Masz taką możliwość. To znaczy, bo ja tam coś widzę właśnie, tylko chcę się upewnić, że teraz dobrze widzę. Powiedz, co tam widzisz. Taką jakby tarczkę wbitą w kręgosłup. Co? Jakby taką tarczę wbitą w kręgosłup. Kiedy to tam powstało, kto ci to zamontował i co to robi w twoim organizmie w tej chwili? Po co to ktoś tam wsadził? To chyba właśnie blokuje te sprawy związane z chodzeniem. Kiedy to powstało, kto to wsadził? Wracasz do tego momentu. To powstało w 2015 roku. Co się stało wtedy? Ja chyba sama to przywołałam, bo byłam przeładowana wszystkim tym, co się wydarzało w moim życiu. A kto ci to dostarczył? Poprosiłaś, sama se zrobiłaś, ale ktoś to tam dostarczył, bo tam tarczę sama nie zrobiłaś, tylko intencja była twoja. Tak, ale nie widzę tego. A ty już widzisz? Ale to było dużo wcześniej. Ona była słabsza energetycznie, nie była w stanie się obronić, to źli oni to zrobili. Wiedzieli, że to w przyszłości będzie, opłaci im się to na przyszłość, dlatego to zamontowali. Aż się przeliczyli. Alina, ty własnoręcznie tą tarczkę. I jeszcze jedno, to było wcześniej. Czas, o którym ona mówi, to był moment, kiedy to zaczęło działać. Pierwsze momenty, kiedy to zaczęło funkcjonować, a samo zamontowanie nastąpiło wcześniej, kilka lat. Dobrze, wiemy, o czym gadamy. Alina, sama to wyciągasz, wyłączasz to. O Jezu, wiem, kiedy to się stało. No, powiedz. To się stało w 2009 roku albo 2010.
konkretnie co, jak. To był listopad 2009. Nie rozdrabniaj się. Co się stało? Wtedy po raz pierwszy mój mąż wpadł ze zdradą na całego po prostu. Osłabienie bardzo duże. Ona emocjonalnie była bardzo wyczerpana i... Jeszcze na dodatek dałam się namówić na prochy uspokajające. Na co? Na lekarstwa uspokajające. To jeszcze bardziej energetykę osłabić. Zawsze mówię, że głupota boli. Alina, wyciągaj to ze swojego kręgosłupa. Wyciągaj to. I połóż tam na ten obrót. Och, kalendarz to jest dobrze opleciona jeszcze. Ze wszystkimi tymi oplotami. Wszystko to możesz i musisz w tej chwili wyciągnąć. Wyjęłam. Wyjęłam. Okej. I teraz dusza niech mi powie, czy ciało fizyczne już w tej chwili doznało jakichś pozytywnych zmian, jeśli chodzi o tamten obszar? Oczywiście, że tak. Ale to inaczej. Złe działanie ustąpiło, a żeby nastąpiły pozytywne efekty, to musi to dość długo czasu potrwać. Okej. Dalej, co tam jest jeszcze do usunięcia? Nogi, one są słabe. W nich jeśli chodzi o żyły, nie wiem na ile to jest, czy ona już to widzi i czy ona to odczuwa, bo tam żylaki, one już są, ale nie wiem na ile są silne, mocne, na ile są widoczne. Na razie nie są w ogóle widoczne. To bardzo szybko, no przesadzam bardzo szybko, ale to powinno za maksymalnie rok już być odczuwalne. Anna, działamy. Energia. Działamy energetycznie na ten układ krwionośny w nogach w celu wzmocnienia, usprawnienia. Co mógłbyś? Są. Przywróceniu prawdziwego, prawidłowego funkcjonowania. O, mi puchną bardzo te nogi. O, za dużo już. Dziękujemy. Dalej szukasz? Już nie dostrzegam. A pytanie, puchną nogi, czy te nogi to puchnęły w momencie, kiedy my zaczęliśmy działać, czy one... Nie. One od jakiegoś czasu. No to jest objaw tego. To jest objaw tego. Okej. Czyli niby wszystko jest teraz sam Mateusz. Ja zabarwiam jeszcze wszystko, co nie jest Haliny. Wszystko zabarwiam w jaskrawe kolory i widzisz, co tam jeszcze jest nie Haliny i co trzeba usunąć. Krąg, kręgi. Kilka z nich, one są nadwyrężone. No to jest waga. Nadwaga. Nadwyrężone, a wręcz podniszczone, tak wytarte. Nie wyglądają z każdej strony tak samo. Najpierw trzeba wagę tego, żeby to wszystko można było później zregenerować z głową i skutecznie. Jeśli będzie trzeba, to zrobimy kiedyś jeszcze w przyszłości. Co tam jeszcze widzisz?
Nie, tak już jest wszystko raczej. No dobrze, dobrze. Ja teraz się zwracam do tego druida, do tej cząstki, która jest przy Halinie cały czas. Jesteś, słyszysz? Tak, jestem. Powiedz mi teraz, jak wyglądasz, jak widzisz, nie wyglądasz, jak widzisz teraz organizm Haliny na tym etapie sesji? Czy widzisz różnicę jakąś? Widzę pozytywne aspekty waszego działania, po pierwsze. Po drugie, dzieje się, mógłbym to nazwać wręcz bałaganem, ale z własnego doświadczenia wiem, że gdy ten bałagan dojdzie w miarę do, uspokoi się bardziej, okaże się, że to, co zostało, jest poukładane. I to też będzie pozytywne. Dobrze zadziałaliście. Ona po prostu musi być cierpliwa i czekać pozytywów. Okej. Okay. To dziękujemy ci na dzisiaj. Teraz zrobimy jeszcze dodatkową kąpiel energetyczną pod tym energetycznym wodospadem jasnej energii boskiej, czystej. Mateusz, weź Halinę pod ten wodospad. Ja. Halina, jesteś pod wodospadem i nie leci woda na twoją głowę i przez twoje ciało, tylko energia, boska energia. Halina, jak ją widzisz? Jaki jest kolor tej energii, która wchodzi w ciebie? Biało-złota. Dobrze, a teraz popatrz, jak ona wychodzi przez nogi, idzie do ziemi. Jaki ma kolor? Raczej bury. Bury. To jest właśnie zanieczyszczenia, które w trakcie przepływu tej energii zostają wypłukiwane i odchodzą do ziemi, do regeneracji. I ten proces trwa i jeszcze potrwa chwilę, tam mamy na tyle czasu. Powiedz nam, jak się czujesz, gdy ta energia się czyści do reszty? Jak się tam czujesz pod tym wodospadem energetycznym? Dobrze. Dobrze się czuję, lekko. W środku się czuję lekko. A czy teraz widzisz, że ta wypływająca do tej pory zabrudzona energia, ta jakby się oczyszczała coraz bardziej? Tak. Jak się skończy ten proces oczyszczania energetycznego, to mi powiedz. Widać po niej relaks i odprężenie. Okej. Myślę, że to już jest wszystko. Dobra. To dziękujemy wszystkim, którzy tutaj z nami byli, którzy nam pomagali, naszym opiekunom. A teraz jeszcze wyjdźcie spod tego wodospadu. I Halinka, przed tobą jest lustro magiczne. I zobacz siebie za rok. Jak wyglądasz, jak się czujesz? Wyglądam tak, że stoję sama, tak. Szczuplejsza, no dobre 20-30 kilo. Wyglądam dobrze. A jak się czujesz psychicznie? Dobrze. To dobrze. Nie mieliśmy czasu tam jeszcze się zająć swoimi relacjami z mamą i tak dalej, takim tego. W każdym razie powiedz nam, jak oceniasz rezultaty tej sesji? Pamiętaj, że ta twoja cząstka, która tam w kosmosie wiedzie swój własny żywot, również jest zainteresowana twoim uzdrowieniem, twojego ciała. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym, druidzie. Pamiętam. Ważni sprzymierzeńcy. Tak. Tak. No i wybudzę was obydwu równocześnie. W tym celu będę liczył od 1 do 5. I już. 1.